Skłońmy swoje głowy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas tutaj. Tak, proszę Cię, abyś Ty był uwielbiony. Zgromadziliśmy się tutaj ze względu na Twoje święte imię. Tak, Duchu Święty, prowadź nas dzisiaj. Dziękuję Ci za każdą osobę tutaj na tym miejscu, która wybrała ten czas, aby przyjść tutaj, tak jak Maria, która usiadła przy Twoich stopach, aby słuchać Twoich słów. Tak, proszę Cię, aby to słowo, które jest chlebem, które jest ziarnem, które będzie rzucone, aby wydało obfity plon, aby nasze serca były tą dobrą glebą. Bo Ty powiedziałeś, że pragnącemu dasz, temu, który Ciebie szuka, objawisz się. Chwała Tobie, Jezus. Amen. Pozwólcie, że Wam się przyjrzę na początek. Chciałbym złożyć pozdrowienia. Przywożę pozdrowienia ze zboru z Nowej Osady w Wiśle, gdzie miałem przywilej w ostatnią niedzielę po południu usługiwać. Szczególne też pozdrowienia dla naszego pastora z rodziną od tamtejszej społeczności. Dzieliłem się tam słowem, które Bóg położył na moje serce, dlatego chcę Wam się dobrze przyjrzeć Waszym twarzom. No, teraz widzę coraz więcej uśmiechów, dlatego że tematem, jakim chcę się dzielić, jest radość. Jest radość. A tak naprawdę, aby zgłębić ten temat, chciałbym podać takich 5 pewności do radości, czyli 5 pewności, jakie powinniśmy posiadać w swoim życiu, abyśmy mogli mówić o pełni radości. Dlatego, że w Bożym Słowie czytamy o pełni, nie tylko o namiastce, ale o pełni radości. Ale na sam początek może zaczniemy od prostej definicji, aczkolwiek nie aż takiej prostej. Radość, czyli to jest emocja. Radość to uczucie zadowolenia i satysfakcji przejawiające się śmiechem, optymistycznym spojrzeniem na rzeczywistość czy poczuciem beztroski, odbierane przez człowieka przyjemnie. Przebieg radości jest zwykle stosunkowo gwałtowny, pojawia się najczęściej ona w wyniku pomyślnego zbiegu zdarzeń i stopniowo, zwykle w około godzinę, ustępując. Jej miejsce zajmuje wówczas szczęście. Skrajne formy radości są nazywane euforią. Jest to jedna z najprzyjemniejszych emocji. Był ktoś z Was kiedyś w euforii? Amen. Mam nadzieję, że to był czas, kiedy się żeśmy nowo nawracali do Pana. Na krótki czas radość lub euforię wywołuje także alkohol oraz wiele innych środków odurzających. Tutaj spojrzałem na brata Jana, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. To jest temat nowej nadziei. To jest szeroki. Nie o takiej formie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie o takiej radości wywołanej jakimś środkiem odurzającym, ale o tej radości, która jest długotrwała, która nie jest tylko chwilowa. Jest wiele definicji radości, szerszych, węższych, ale sądzę, że każdy z nas, kiedy powiedziałem sam temat o radości, rozpoznał tą tematykę i w naszej świadomości ta radość występuje, bo ją przeżywamy, mam nadzieję, że bardzo często w naszym życiu i że to nie jest tylko chwilowe. Ale żeby jeszcze bardziej zgłębić ten temat, to jeszcze zajrzałem do 2 definicji ze słownika francuskiego i on określa radość jako uczucie przyjemności, intensywnego zadowolenia i charakteryzującą się pełnią odczucia i ograniczonym czasem trwania. Znowu tu jest napisane, że to jest ograniczony czas. Doświadczenie po zaspokojeniu oczekiwań lub w czasie ich spełnienia, czyli w tym okresie, kiedy są spełniane nasze oczekiwania lub kiedy oczekujemy na coś, ale wiemy, że już to otrzymamy. I jeszcze jeden taki
No i według tej francuskiej definicji wiąże się to z całym tym odczuciem dobra i przyjemności. Czyli wszystko to, co dobre, to, co przyjemne, równa się radość, równa się szczęście. A w brytyjskiej encyklopedii radość to odczucie wielkiego szczęścia albo ktoś lub coś. I ta definicja już mi się bardziej zaczyna podobać, dlatego że odnosi się już nie tylko do samych rzeczy, nie tylko do jakichś zdarzeń, ale już do osoby się również odnosi. Ktoś lub coś może być źródłem tego odczucia. Tu jest mowa też o pasji, o stanie takiego pobudzenia, wzbudzenia wywołanym jakimś sukcesem, pomyślnością, jakimś pomyślnym splotem okoliczności. I ta radość może być wywołana stanem tej realnej nadziei wejścia w to posiadanie czegoś, co jest przedmiotem naszego pragnienia. Czyli możemy jeszcze tego nie mieć fizycznie, ale wiemy o tym, że coś się zbliża, że coś mamy, możemy mieć jakiś bilet do tego i już się z tego cieszyć, chociaż fizycznie jeszcze tego nie mamy. Ale ja bym się chciał skupić na tym, i jesteśmy tutaj po to, żeby zaglądać właśnie do Bożego Słowa. I porównamy teraz to, co mówi Boże Słowo na temat radości. I troszeczkę to skonfrontujemy z tym, z tą definicją taką ludzką rozumienia radości. Dlatego, że w Galacjan 5:25 apostoł Paweł pisze takie słowa: jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. I dlatego chciałbym to odnieść do naszej takiej duchowej sfery, nie tylko tej cielesnej. Wcześniej w Galacjan 5:22 czytamy, że owocem zaś ducha są miłość i na drugim miejscu jest radość. Jakże ważna jest radość w naszym życiu, radość w chrześcijańskim życiu, kiedy idziemy za Bogiem, radość w Kościele. Czyli radość to nie tylko emocja, jakiś krótkotrwały stan, ale możemy wnioskować, że jest to owoc. Jest to jakieś następstwo, jest to wynik tego, że jest w naszym życiu jakaś sfera duchowa, jest Bóg. I to na Nim powinniśmy się koncentrować. Jakbyśmy zobaczyli na te definicje, to widzimy, że te definicje bezpośrednio odnoszą się do mnie, do nas. Że to ja, mi, coś muszę otrzymać. A tutaj, czytając Boże Słowo, widzimy, że to nie koncentruje się na mnie, ale koncentruje się to na Bogu, na świadomości Jego, na poznaniu Go, Jego bliskości, o czym będziemy za chwileczkę mówić. I to jest powód prawdziwej radości. Powinien być. Czyli podsumowując, radość nie powinna być skupiać się na rzeczach czy okolicznościach w naszym życiu chrześcijańskim, duchowym, tylko na osobie, jaką jest Jezus Chrystus. Od tego powinniśmy wyjść. I czytając Boże Słowo, taki jeden przykład chciałbym podać z Nehemiasza, 8:10. Tak przybliżając tą historię, był to okres, kiedy Boże Słowo było, można powiedzieć, zapomniane w okresie Izraela. I nastąpił taki czas, kiedy Boże Słowo zostało odkryte, wydobyte i cały lud się zgromadził, aby wysłuchać Bożego Słowa. I kiedy lud usłyszał to, co Bóg wymaga od ludzi, jakie jest Jego serce, kiedy oni mogli poznać Go i skonfrontować się z Bożym Słowem, oni zaczęli płakać i pokutować przed Bogiem. Ale to, co jest piękne w tym wszystkim, to to, że w tym wierszu, w drugiej części przeczytam, prorok mówi takie słowa: nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. I wierzę, że kiedy przychodzi Duch Święty i konfrontuje nas z Bożym Słowem, nasze życie, kiedy konfrontujemy, przychodzi taki okres pokuty do naszego życia, kiedy musimy się ukorzyć, wyznać
Bogu nasze grzechy, to, że błądziliśmy, to, że źle robiliśmy, to, że Go nie znaliśmy, nie podążaliśmy za Nim. Ale co widzę w tym fragmencie, to to, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny i On nie chce, abyśmy w tym stanie zostali, tkwili w tej długiej pokucie, ale abyśmy się od tego odwrócili i rozradowali się. Rozradowali się, dlatego że radość z Pana, i tu też jest taki klucz, z Pana jest naszą ostoją. I chciałbym podać jeszcze kilka takich ciekawych, ważnych fragmentów z Bożego Słowa, chociaż tematyka radości w Bożym Słowie jest tak obszerna, jest tak wiele fragmentów, gdzie możemy to studiować i czytać, ale tutaj wybrałem tylko kilka, żeby się im przyjrzeć. W Psalmie 32, 11 wierszu psalmista pisze takie słowa. Weselcie się w Panu. Psalm 32, 11 wiersz. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. I tu widzimy, że psalmista znowu pokazuje, gdzie jest to źródło, gdzie jest ten cel. Skąd pochodzi nasza radość? W kim? W Panu. Radujcie się w Panu. Ewangelia Jana, to już Nowy Testament i tu już będą słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, na które zawsze zwracam szczególną uwagę. To, co On wypowiedział do swoich uczniów w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 11 wierszu. Pan Jezus mówi tam do uczniów, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I to jest wspaniały fragment. Widzimy, że tu chodzi o radość, która pochodzi od Pana Jezusa. Znikąd inąd. Tu jest źródło, radość moja, aby była w was. I dopiero wtedy, kiedy ta radość, która pochodzi od naszego Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, kiedy to będzie tym źródłem, to czytamy, że ta radość będzie zupełna, będzie pełna dopiero wtedy. To nie będzie ta namiastka jakiejś radości takiej cielesnej, tutaj przyziemnej z jakiejś rzeczy, z okoliczności, ale będziemy mogli być w stanie takiej radości zupełnej. I to nie tylko przez krótki czas. Ale co jest ciekawe również, jak rozważałem ten temat radości, to zwróciłem uwagę na fragment z listu Jakuba. Pierwszy rozdział, przypomniał mi się wtedy, drugi wiersz. I tam czytamy bardzo ciekawe słowa. W liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, drugim wierszu, które mnie zastanowiły. Jakub pisze tam tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tutaj już siostry, co niektóre się uśmiechają, bardzo dobrze znany ten fragment. Amen. Ciekawy fragment. I chciałbym ten fragment właśnie skonfrontować z tą definicją ludzką, którą mogliśmy na początku czytać właśnie ze słownika. I tam widzieliśmy, że tylko to, co dobre, to, co przyjemne, równa się radość, kojarzy się, jest wynikiem naszej radości. Ale tutaj, patrząc do Bożego Słowa, na to, co pisze Jakub, ta konfrontacja jest jeszcze większa, dlatego że tu jest przyrównane to, że to jest jeszcze najwyższa radość. Najwyższa radość. Bracia i siostry, gdy rozmaite próby przechodzicie. Coś odwrotnego można wręcz powiedzieć. Najwyższa, prawdziwa, szczera radość. Podczas tych doświadczeń, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tymi słowami, rozmyślać, pytać Pana, to zrozumiałem, że wtedy dopiero, kiedy jesteśmy w doświadczeniach, kiedy przechodzimy jakieś troski, próby, to właśnie wtedy bardzo łatwo objawia się nasz stan i źródło naszej radości.
Źródło naszej radości, dlatego że kiedy coś tracimy, jakąś rzecz, kogoś możemy stracić, jakąś osobę nam bliską, jesteśmy zasmuceni. O tym też pisze Boże Słowo. Możemy być zasmuceni, to jest normalne. Sam Bóg bywa zasmucony. Ale tutaj chodzi o coś więcej, tu chodzi o źródło. Czy czasem ta osoba, czy czasem te rzeczy przyziemne nie były źródłem naszej radości? I kiedy jesteśmy tego pozbawieni, może bezpieczeństwa? Wielu, wielu rzeczy możemy tutaj powiedzieć. Czy zauważamy, że z naszego życia odchodzi również radość? W tym słowie dalej Jakub pisze takie słowa, że doświadczenie sprawia wytrwałość. A to przygotowuje nas do doskonałego dzieła. I przypomniał mi się ten fragment z Bożego Słowa, kiedy apostołowie zostali wychłostani za to, że głosili Ewangelię i wypuszczeni. I oni wtedy się radowali, że czuli się godnymi tego, że Pan Jezus ich przez tej Ewangelii, czuli się godnymi tej Ewangelii, że Bóg ich może używać. I również taki fragment z psalmu, 73 psalm, Asafowy mi się przypomniał również. Psalm Asafowy. Dlatego, że tam Asaf pisze takie słowa w 28 wierszu na sam koniec, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Bardzo dobrze znany również nam fragment. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Ale Asaf tak kończy ten psalm, ale na początku odnoszę się teraz do tego psalmu i zachęcam was, abyście sobie go przestudiowali dla tych, którzy może go nie znają albo sobie musicie przypomnieć. Asaf przechodził pewne doświadczenie. Pewien ból. Nie rozumiał czegoś. Nie rozumiał tego, że bezbożni obfitują. Nie rozumiał tego, że oni mają się dobrze. Tak jakby nie przechodzili doświadczeń. Ci, którzy Bogiem pogardzają, można powiedzieć, nie chcą Go znać. Mają się lepiej od tych, od Niego i od tych, którzy w wielu troskach, może w doświadczeniach muszą wieść swoje życie, idąc za Bogiem. I on tego nie rozumiał. I może przychodzą również takie myśli do twojego życia i widzisz takie osoby, które są daleko od Boga. I szatan ci pokazuje te osoby i zaczyna się zastanawiać, jak to jest, Boże. Ja szukam Ciebie, pragnę iść za Tobą, być okej, w porządku i mam tyle problemów, z którymi sobie nie radzę, a te osoby, które wiem, które znam, które odrzucają Cię, oni żyją w powodzeniu. Niczego im nie brakuje. Żyją w dostatku. Asaf również przechodził przez taki okres w swoim życiu i zadawał pytanie. Ale przeczytajmy sobie wiersz od 21 do 26, kiedy otrzymał odpowiedź, kiedy przyszedł do Bożej świątyni, tam otrzymał odpowiedź od Pana. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Ja teraz czytam z nowego przekładu. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę. Prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Choćby osłabło me ciało i serce, Bóg mą opoką, mym działem na wieki. I dalej w 28 wierszu są te znamienite słowa. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Asaf znalazł źródło, wrócił do źródła swojego szczęścia. Szczęście nie zawsze równa się powodzenie, chociaż się nie wyklucza. I chciałbym teraz podać tych 5 pewności, o których mówiliśmy na samym początku, o których wspominałem, jakie powinniśmy mieć w swoim życiu, na które powinniśmy zwrócić uwagę, które nas skonfrontują,
I będziemy mogli odnieść się do tego i sprawdzić, że może w którymś z tych punktów nie domagam i może to jest powodem tego, że dzisiaj nie odczuwam tej pełni radości. Może są takie osoby, które będą to słuchać, może niekoniecznie na tym miejscu, ale odsłuchiwać i zobaczą, że młody chłopak mówi o radości, pewnie nie przeżył w swoim życiu jakichś doświadczeń. Może sobie będzie ta osoba myśleć, kiedy będzie odsłuchiwać te słowa dzisiejsze, że ty nie wiesz, co ja przeżywam, w jakim jestem dramacie, co mnie spotkało, jaka niesprawiedliwość. Jak mogę się radować w czasie takiego doświadczenia? I chcę ci powiedzieć tak, nie wiem, w jakim jesteś doświadczeniu. Może nigdy nie przechodziłem takiego doświadczenia. Dlatego nie chciałbym tego odnosić do siebie, do swojej mądrości, do swoich doświadczeń, ale chciałbym nas odnieść do Bożego Słowa. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się apostołowi Pawłowi. I czy apostoł Paweł miał tych 5 elementów składowych i mógł mówić o pełni radości w swoim życiu? Co do apostoła Pawła kilka słów. Wielu mężów Bożych niewiele może mężów Bożych przeszło aż przez takie doświadczenia jak Paweł. Kiedy czytamy Boże Słowo, te wszystkie listy, dzieje apostolskie, widzimy, że Paweł przeszedł naprawdę przez wiele, wiele doświadczeń i wiele wycierpiał dla sprawy Jezusa, dla Ewangelii. Ale kiedy czytam Boże Słowo, nie zauważam w jego listach jakiegoś żalu, ale widzę pełnię radości, pewność. I żeby nie przedłużając, pierwszy element, pierwsza pewność, jaką powinniśmy mieć w swoim życiu i apostoł Paweł ją miał, to była pewność przebaczenia. To jest bardzo ważne w naszym życiu. Od czego powinniśmy zacząć? I na potwierdzenie tego, że Paweł taką pewność w swoim życiu miał, jeden chociaż fragment z Bożego Słowa, z listu do Kolosan, 2 rozdział, 13-14 wiersz. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Amen. Amen. Paweł miał pewność przebaczenia w swoim życiu. Gdyby tego nie miał, nie mógłby pójść dalej. Nie mógłby mówić o pełni radości w swoim życiu. Drugi punkt. Pewność przynależności. To również jest bardzo ważne. Paweł wiedział, kim jest i do kogo należy. I taki fragment na potwierdzenie tego. Z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, 15-16 wiersz. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen. Jesteś dzieckiem Bożym. Możesz mówić Abba Ojcze, Abba Tatusiu. Zawsze kiedy się modlę, kiedy mówię do Ojca w niebie, mówię Tatusiu, to głos zaczyna mi drżeć. To jest coś wspaniałego. To jest takie intymne, to jest taka wdzięczność. To jest nie zawsze nawet do swojego cielesnego Ojca mówimy Tatusiu. Może ktoś ma ciężkie doświadczenia, ciężkie wspomnienia na myśl o swoim ojcu, złe myśli. Ale Bóg
jest tym dobrym ojcem i on chce, abyś go mógł nazywać tatusiem. Dlatego, że on ma dobre myśli o tobie, on ma dobre rzeczy dla ciebie. On zrobił wszystko, on cię kocha taką miłością, jaką ojciec cielesny nigdy nie byłby w stanie cię ukochać i nigdy nie byłby w stanie ci dać tyle, ile daje ci nasz tatuś, który jest w niebie. Trzeci punkt. Pewności. Apostoł Paweł miał pewność Bożej obecności w swoim życiu. To również jest jeden z elementów do naszej radości. Boża obecność. I bez względu na to, czy jednego dnia bardziej ją odczuwamy, czy mniej, Boża obecność jest z nami. I na potwierdzenie tego 2 Koryntian 6,16 apostoł Paweł pisze takie słowa. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. I tutaj ten fragment. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Wspaniałe słowa. Wspaniałe słowa dzisiaj do ciebie, do mnie, do nas. To, że Boża obecność jest pośród nas, tak jak mówi Boże Słowo. Tam, gdzie dwóch lub trzech, jestem pośród nich. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się głębiej nad Bożą obecnością? Nad tym, że Bóg widzi. Nie tylko widzi, ale On się przygląda tobie, twojemu życiu. Nie tylko po to, żeby wykryć twoje błędy i ci je wytknąć, ale z miłością przygląda się twojemu życiu. On słyszy wszystko. Przypomniał mi się taki fragment ze Starego Testamentu, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, aby przekazał to ludowi, żeby zachowywali wręcz taką czystość fizyczną w swoim obozie, dlatego że on się chce między nimi przechadzać. To jest ciekawe, że Bóg chce się przechadzać. On chce być pośród nas. To jest Jego pragnieniem. I to powinien być powód do radości. Że nie jest gdzieś niedostępny, ale jest obok. Czwarty bardzo ważny punkt, bez którego nie będziemy mogli mówić o pełni radości. Ja tutaj nie chcę mówić, że to jest jakiś dogmat, czy to jest jakieś... Ja po prostu chcę zwrócić uwagę na takich 5 bardzo ważnych elementów, które mogą nam pomóc zrozumieć pełnię radości. Czwarty punkt, jaki Paweł jaką pewność miał, to miał pewność Bożego prowadzenia i to również jest bardzo ważne w moim, w twoim, w naszym życiu, każdego chrześcijanina. Jest to bardzo ważne. To jest pewność Bożego prowadzenia. To, abyś wiedział, że Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Bóg nie stracił kontroli nad tym światem, nad Kościołem, nad tym, co się dzieje. Chociaż wiele osób zaczyna wątpić, kiedy widzi jakieś wiele rzeczy, które się dzieją i się wydaje, że może Bóg stracił już kontrolę, może o co chodzi. Nie, nie, nie. Bóg, Boża wola będzie wypełniona. I na potwierdzenie tego może takie 2 fragmenty Bożego prowadzenia z listu do Galacjan z 1 rozdziału, 15-16 wiersz. Apostoł Paweł pisze tam takie słowa. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami. Boże prowadzenie. Apostoł Paweł był tak pewny Bożej woli, Bożego prowadzenia, wybrania, że to tylko Boża łaska, to nie on sam zdecydował. To Bóg wybrał, to Bóg prowadził. Nie jego zdolność, nie jego mądrość go skierowała do Boga, ale Boża łaska, to, że objawił mu syna, że upodobało się to właśnie Ojcu, zanim się urodził. I to samo odnosi się do ciebie, do mnie, że to tylko dzięki Bogu. Wiele razy, kiedy siadam, kiedy modlę się, to widzę Boże prowadzenie w moim życiu. Widzę to. I korzę się przed Bogiem, bo to nie dzięki mojej mądrości,
nie dzięki mojej sile czy czemukolwiek, ale widzę Bożą rękę, Bożą łaskę nad moim życiem. I wiele razy było tak, kiedy nie wiedziałem, jaką podjąć decyzję w swoim życiu, co zrobić, w którym pójść kierunku. Kiedy już nie klęczałem przed Bogiem, ale leżałem obok łóżka i to jest, powiem wam szczerze, to jest najlepszy moment w życiu, kiedy leżę przed Bogiem, z doświadczenia z Bogiem. To są najlepsze chwile, do których wracam, które wspominam. To wtedy, kiedy wołam, kiedy wołasz i kiedy przychodzi odpowiedź. I był taki moment w moim życiu, kiedy, tak jak mówiłem, leżałem już obok łóżka, bo nie miałem siły już się dalej modlić. I to była bardzo ważna decyzja w moim życiu. I nie chciałem jej podjąć tak powierzchownie, zrobić coś tak, jak ja uważam, ale chciałem, aby Bóg to pobłogosławił w moim życiu. I kiedy tak leżałem i modliłem się przed Bogiem, już nie miałem siły po prostu i w pewnym momencie odczułem, że Jego obecność jest przy mnie. Że On sam, Jezus Chrystus, przyszedł do mnie, do tego pokoju, znalazł czas. On się nie spóźnił. On się nigdy nie spóźnia. I to, co było najpiękniejsze w tym doświadczeniu, do którego wracam, które chciałbym wam powiedzieć, podzielić się tym, to tak czułem namacalnie, że On tam jest i leżałem na tej ziemi i tylko widziałem stopy Jego i chciałem się tylko ich dotknąć i wiedziałem, że jak je tylko dotknę, to wszystko będzie w porządku. Nie miałem siły nawet podnieść wzroku wyżej. Mi wystarczał tylko ten fragment Jego szaty i stóp, których się mogę dotknąć. I kiedy tak z takim wielkim ciężarem dotknąłem się Jego stóp, wszystko ustąpiło, cały ciężar, tak jakbym złożył do Jego stóp. I to, co było najpiękniejsze w tym doświadczeniu, to, że On mi nic nie powiedział. Wtedy nie dostałem odpowiedzi, co mam zrobić, ale ten ciężar cały ze mnie zszedł. Wywlokłem się z powrotem na łóżko, zasnąłem. I rano już wiedziałem, co mam robić, co mam czynić. Boże prowadzenie. Jeszcze jeden fragment, taki na potwierdzenie Bożego prowadzenia z życia Pawła. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, 7, 10, od 7 do 10. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Boże prowadzenie, Duch Boży poprowadził Pawła. I tak samo dziś Duch Boży chce prowadzić ciebie, chce prowadzić mnie. I ostatni, piąty punkt, bardzo ważny. Paweł miał pewność zbawienia. Pewność zbawienia. W liście do Rzymian, 5 rozdziale, 8-10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Paweł był pewny zbawienia. Inaczej nie mógłby iść z Ewangelią i dzielić się nią z innymi, jeżeli by nie był tego pewny. Nie mógłby się radować, nie mógłby mieć pełni tej radości, gdyby nie miał tej pewności zbawienia w swoim życiu. Jeszcze takie dwa fragmenty odnośnie Pawła z 2 Tymoteusza, 4 rozdziału, od 7 do 8.
Jeszcze chcę podać dwa fragmenty, dlatego że ta pewność jest bardzo ważna w życiu moim, twoim, naszym chrześcijańskim. Jest to podstawa do tego, aby mieć również pełnię radości. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I to, co jest piękne, to, co pisze tam dalej w 18 wierszu, to ten fragment: wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Paweł pisze tam dalej i oddaje wszelką chwałę za zbawienie Jezusowi. Dlatego, że pisząc te słowa, kiedy mówi, że dobry bój bojował, biegu dokonał, on nie chce odebrać sobie chwały, ale pisze to dalej po to, aby oddać Jezusowi całą chwałę za to. Także teraz chciałbym, abyśmy znowu tych 5 elementów sobie powtórzyli, abyś zastanowił się, czy masz pełnię radości w swoim życiu. Jeżeli jej nie masz, jeżeli jej nie przeżywasz w swoim życiu, to może któryś z tych 5 rzeczy, może któraś z tych 5 pewności, może brak ci jakiejś z nich. Może brak ci pewności przebaczenia i to jest powodem? Może brak ci pewności przynależności, tego, że nie jesteś pewny, czy możesz nazywać swojego ojca tatusiem, że jesteś jego dzieckiem? Może brakuje ci pewności Bożej obecności w twoim życiu? Tego, że On widzi, że On cię kocha i że On się troszczy o ciebie? Może brakuje ci pewności Bożego prowadzenia w twoim życiu i tego, że On, kiedy rozpoczął, to On dokończy, On ci pomoże. Ten dobry bój, abyś tak jak apostoł Paweł mógł powiedzieć, dobry bój. I to wszystko dzięki Jezusowi się dokonało. I ostatni, może brak ci pewności zbawienia w twoim życiu i to jest powodem tego, że nie możesz mieć, nie możesz mówić, nie możesz przeżywać w swoim życiu pełni radości. Wracając do tej słownikowej, do tej cielesnej definicji radości, zadałem sobie takie pytanie, czy my tutaj na świecie, pomijając sferę duchową, czy my możemy mieć takie 100% szczęścia przeżywać tak naprawdę? Czy możemy mieć 100% powodów do tego, aby się radować? Teraz wracam do tego psalmu 73, do Asafa, do jego myśli. Czy tak naprawdę ci ludzie, którzy nie znają Boga, mogą mówić, że są na 100% pewni, na 100% pewni swojej radości? To jest zastanawiające, dlatego że znając ludzką naszą naturę, zawsze jest coś. Zawsze jest jakieś ale. Zawsze może być coś lepiej. Tutaj obfituje, coś jest dobrze, ale tutaj jeszcze mogłoby być lepiej, prawda? Jeżeli będziemy się koncentrować na wszystkim innym, na rzeczach, które nas otaczają, na okolicznościach w naszym życiu, to uwierz mi, nie będziesz przeżywał pełni radości. Ale jeżeli zwrócisz swój wzrok na Jezusa, na źródło tej radości, dopiero wtedy będziesz mógł mówić i będziesz mógł nie tylko mówić, ale przeżywać i nie tylko chwilowo, bo to nie będzie taki powód do jakiejś chwilowej radości, ale do stałej, do ciągłej radości. I taki fragment z Ewangelii Łukasza, z 2 rozdziału, 10-11, kiedy przyszedł anioł do pasterzy, mówi tam takie słowa do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Radość wielką wam zwiastuję, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I chciałbym przypomnieć te słowa, ogłosić do Kościoła na nowo. Ja ich nie zwiastuję, one zostały już tam
zwiastowane, one były od dawien dawna ogłaszane. Powód do radości dla Kościoła, dla Ciebie i dla mnie, to jest to, że narodził się Chrystus, że przyszedł Mesjasz, to jest to, że mogłeś Go poznać. I całe te 5 z tych pewności możesz, mogą być i muszą być udziałem w Twoim życiu. I do tego chciałbym Was odnieść, bo to ma być udziałem całego ludu. I tu anioł odnosi to do Zbawiciela, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, do źródła, do tego prawdziwego źródła, jedynego źródła, które nie jest chwilowe, ale ono oddziaływuje, ma wpływ na moją teraźniejszość, na to, że kiedy myślę o tym, kiedy patrzę na tych 5 punktów, na tych 5 pewności, 5 powodów ku radości, jakie mi daje, to mogę się cieszyć teraz tu, w tym miejscu. Kiedy stąd wyjdę, będę się dalej cieszył, radował. To nie jest tylko chwilowe, takie cielesne, ale ta radość oddziaływuje też na moją przeszłość, dlatego że w Jezusie, Jezus rozprawił się z tą moją przeszłością. To jest ten pierwszy punkt. Z przebaczeniem mi dał, przebaczył. Wiele chrześcijan ma z tym problem, z przebaczeniem samemu sobie. I cały czas pozwalają na to, aby szatan przychodził i wyciągał te brudy z przeszłości, o których Bóg już dawno zapomniał, które zostały przybite, ten list dłużny został przybity do krzyża. I to źródło radości bije, jest tak mocne, że mogę się nim radować, bo ono oddziaływuje także na moją przyszłość i daje mi powód ku temu, abym się radował. I to jest dlatego, że chociaż mogę przeżywać jakieś trudności, być na chwilę zasmucony, to kiedy myślę o tym, to mam powód do radości, bo patrzę w przyszłość, bo mam pewność zbawienia. I to jest moim źródłem. Nie te rzeczy, które mogę utracić tu chwilowo. One nie są moim źródłem, one nie są w stanie zabrać mojej radości. Dlatego uczniowie się radowali, dlatego Paweł w więzieniu się radował. Dlatego Józef w Starym Testamencie, nie czytamy o tym, żeby narzekał. On był pewny Bożego prowadzenia, on był pewny Bożej woli, on był pewny zbawienia, Jego obecności w swoim życiu. I możemy to odnieść do każdego Bożego męża. I odnieśmy to również do swojego życia. I dlatego w 1 Tesaloniczan 5,16 Paweł pisze takie słowa i one teraz mają sens i rozumiem, kiedy je czytam. Pisze tam takie słowa: zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie, bo jest ku temu powód. Zawsze, mogę się zawsze, amen, w każdej chwili mojego życia, pomimo trudności, mogę się radować. Mogę mieć nie tylko namiastkę, ale pełnię radości. Pełnię radości. Kiedy nasza radość będzie wypływać z jedynego prawdziwego źródła, jakim jest Jezus i będzie na Nim skoncentrowana, a nie na nas, nie na mnie, wtedy nie będzie tylko chwilową emocją, lecz owocem ducha, który będziemy obficie wydawać w każdej sytuacji, nawet u schyłku naszego życia, podobnie jak apostoł Paweł. Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, to był jeden z jego ostatnich listów, tak zwany więzienny, zaraz przed tym, kiedy miał być stracony, kiedy był tego świadomy, że jego dni już są ku końcu. Ten list jest przepełniony radością. Tam nie ma narzekania. Zachęcam was, przeczytajcie sobie list do Filipian. Jak wiele tam Paweł pisze o radości. Zaraz przed swoją śmiercią. Dlatego mogę tak jak i on, pośród doświadczeń, radować się. Dlatego, że sprawia to w nas Duch Boży, który nas prowadzi do tego źródła. I tak jak w Ezechiela jest to napisane, nasz liść nigdy nie będzie więdnął, abyśmy wydawali obfity owoc, obfity tej radości. Nie jakiś ubogi, który jest wciąż świeży i nigdy się nie wyczerpuje. Do tego was zachęcam. Taki owoc powinniśmy wydawać w swoim życiu. Kochani, powstańmy już na zakończenie. Chciałbym poprowadzić nas w takiej modlitwie. I zachęcam was do tego, kiedy wrócicie do domu, abyście przed Panem zastanowili się, czy w moim życiu mam pełnię radości, czy mam tych 5 pewności w moim życiu, które są powodem do tego. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że
W Tobie możemy mieć pełnię radości, tu, teraz, będąc na ziemi, Panie. Dlatego, że Ty już wszystko dokonałeś, Panie, tam na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam pewność przebaczenia. Kiedy przychodzimy, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy korzymy się i kiedy odwracamy się od nich, Panie, Ty nas oczyszczasz swoją krwią i oddalasz je od nas i możemy iść do przodu, nie patrząc na to, co jest za nami, Panie, bo to zostało przybite do krzyża. To zostało oczyszczone Twoją świętą krwią. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że możemy nazywać naszego Ojca tatusiem, za tą pewność przynależności tego, kim jesteśmy. Niech to będzie kolejnym powodem do pełni radości w naszym życiu. Radujmy się z tego. Chcę się radować tym, że mogę nazywać Cię swoim Ojcem, że mogę być dzieckiem Twoim, Panie. O, dzięki Ci za to. Dziękuję Ci za to, że w Tobie mam pewność Twojej obecności w moim życiu. Że Ty interesujesz się mną, że Ty jesteś pośród nas. Że Ty chcesz się przechadzać. Tak, dziękuję Ci za tą pewność Twojego prowadzenia w naszym życiu. Że Tobie nic nie wymyka się spod kontroli. Boże, my chcemy być w Twojej woli. Być pewni. Dziękuję Ci za to. I tak bardzo przede wszystkim dziękuję Ci za zbawienie. Za pewność zbawienia, Panie. Niech ona będzie udziałem każdego. Niech to będzie powodem do największej radości, do przeżywania pełni radości, do wydawania owocu Twojego Ducha. Dziękujemy Ci za to. Jezu, chcę wyznać, że Ty jesteś jedynym, prawdziwym źródłem radości. Bądź jedynym, prawdziwym źródłem radości dla Twojego Kościoła, dla każdego, dla Twojego ludu. Niech nasz wzrok nie będzie odwrócony na jakieś rzeczy cielesne, materialne, ale niech będą zwrócone na Ciebie, Panie. A wtedy nasza radość będzie zupełna. I nie będzie ustawać, ale będzie trwać wiecznie, aż tam, kiedy spotkamy się z Tobą, Panie. Chwała niech Tobie będzie. Amen.